Ślady pazurów utopca. To musi być on. Paskudna rana. Wpadłeś na utopca? A chuj cię to obchodzi? O, nie tylko podpalacz, ale i mistrz ciętej riposty. No chodź, Kowal chce się z tobą rozmówić. Ja z nie ludźmi nie gadam, bo to kurwie syny są. Witamy na Zadupiu. Szukam człowieka, którego zowią Hendrik. A po co się on? Mam do niego sprawę. Sprawę? Daj butelkę przepalanki. Zabieraj się stąd. Otworzę ci tylne drzwi. Nieproszeni goście? Co to za jedni? Harcmarzu, wódki! A ten to kto? Jakiś dzielny wojak. Dwa miecze ma. Te! Siwy! Po co ci dwa miecze? Ciekawe, czy spodniak też trzyma dwa kutasy. Ty kurwa głuchy jesteś? Powiesz mi coś za jeden, czy mam ci rozwiązać język nożem? Wiedźmin, pytałeś po co mi dwa miecze. Jeden na potwory, a drugi na ludzi. A kutasa mam jednego, jeżeli was to interesuje. Nie tykać go, nawet nie patrzeć. To gorsze niż trędowaty. Widziałem kiedyś jednego. Pół tuzina ludzi wyrżnął. Krew tryskała wszędzie, a ten się nawet nie zasapał. Śmierdzi od niego trupem. Jeśli chcecie odpocząć w moim zajeździe, panie, to chodźcie za mną. Pokażę wam ławę. Blady jesteś jak gówno owsiane. No. Blady jesteś jak gówno owsiane. No. Blady jesteś jak gówno owsiane. No. Blady jesteś jak gówno owsiane. Ty, białowłosy, myślisz, że w dwa miecze dasz radę 40? Blady jesteś jak gówno owsiane. Czego? A. Kurwa jego mać. Nudzisz się? Kurwa jego chłopcy mać. Mówili, że jest w jednej wsi dziewka, co ją za trochę żarcia można poobracać. To nie jakiś stary baczny, co zębów nie ma. Łódka gipka z kosą po samą zgrabną dupcie. Pierdoli. Możemy pogadać? Możemy, ale krótko i do rzeczy, bo mleć jęzorem po próżnicy nie lubię. Wołają mnie Radko. Urządzam tu we Wrońcach konne wyścigi. Pewno słyszałeś. Chcesz się sprawdzić? To powiedz. Nie chcesz, to zjeżdżaj. Pisze się na to. Nic pisać nie trzeba. Po prostu przyjdź po zmierzchu i przynieś złota na zakłady. No, jesteś wreszcie. Zasady są proste. Wybierasz se, przeciw komu chcesz stawać. Zakładacie się. Potem jedziecie do Konarów i nazad. Kto pierwszy, ten lepszy. A kto drugi, ten pizda. Jasne? To z kim chcesz się ścigać? Z Maćkiem Jąkałą, Hansem Żelazną Życią czy Czarnym Bogdanem? Niech będzie Maciek Jąkała. Zobacz, gram z kurwa. No to ustalmy stawki zakładów. I dalej, jazda! Zastanawiałam się, ile ci to zajmie, Geralt. Jestem na górze, nie krępuj się.
Witaj, Wiedźminie. Tu masz plamkę. O, gdzie? Chyba nie przyszedłeś, żeby podglądać. Nie, mam sprawę. Odwróć się i poczekaj. Keira Metz w samym sercu Velen. Wydawało mi się, że nienawidzisz życia na wsi. Zapewniam cię, że teraz nienawidzę go po 100-kroć bardziej. Słyszałem, że w okolicy mieszka czarownica, ale nigdy bym się nie spodziewał, że jest nią była doradczyni króla Foltesta. Podoba mi się, że zachowałeś tę uroczą zdolność do dziwienia się światu właściwą dzieciom, błędnym rycerzom i półgłówkom. Zrobiłaś się bardzo drażliwa. Czy tak powinno się witać starych znajomych? Powitałam cię miłym widokiem. A teraz powiedz, co cię tu sprowadza? Chyba zdajesz sobie sprawę, że muszę o to zapytać. Co tutaj robisz? Niech pomyślę. Zażywam świeżego powietrza? Podziwiam malownicze plenery? Może podtrzymuję odwieczny sojusz miasta i wsi? Nie. Ja się tu ukrywam, Geralt. Ślepy jesteś? Nie widzisz, co się dzieje na świecie? Masz na myśli prześladowania czarodziejów? Tak, mam na myśli nową pasję Radowida. Wyrżnąć wszystkich, którzy parają się magią. Nie słyszałeś o łowcach czarownic? Mordercy przemierzają północ wzdłuż i wszerz. Palą księgi, wieszają wróżbitów, katują zielarki. Wybrałaś sobie dziwne miejsce na kryjówkę. Niczego nie wybierałam. Na północy ludzie Radowida łowią czarodziejki jak z rybnego stawu. Południe zajęte przez Nilfgaard. Dokąd miałam uciekać? Cesarz trzyma czarodziejów krótko, lecz nie zakazuje im praktyki. Radowid i Emhyr różnią się wszystkim oprócz jednego. Łączy ich nienawiść do loży czarodziejek, a ja należałam do loży. Jak się czujesz w roli wiejskiej czarownicy? Koszmarnie. Nie cieszy cię bezgraniczny szacunek i zaufanie okolicznych chłopów? Oni podziwialiby każdego, kto potrafi zrobić maść na hemoroidy. Długo to już jesteś, co? Wystarczająco długo, żeby zacząć gnić. Nawet nie wyobrażasz sobie, jak bardzo nienawidzę tego miejsca. Wróćmy do tematu. Szukam pewnej dziewczyny. Jakiej dziewczyny? Podobno weszła w zatarg z miejscową czarownicą. Ktoś naopowiadał ci bajek. Tutejsze dziewuchy nie ośmieliłyby się ze mną zadzierać. Ona nie była stąd. Coś kręcisz, Geralt. Jeśli mam ci pomóc, powiedz mi, o co ci chodzi. Kogo szukasz? Chodzi o Ciri. Ciri? No tak. Teraz rozumiem, skąd te tajemnicze miny. I mówisz, że miała jakiś problem z czarownicą? Czyli jej nie widziałaś? Nie. Ale jakiś czas temu ktoś pytał mnie o szarowłosą dziewczynę, która nie wygląda na chłopka. Kto to był? O, nie tak szybko. A gdzie podarunek dla czarownicy? Gdzie uniżona suplika? Nie wiem, jaką masz stawkę. Kopa jaj? 3 kurczaki? Stawka rośnie z każdym twoim słowem. Być może już cię nie stać na te informacje. Jesteś jeszcze bardziej kłótliwa, niż cię zapamiętałem. A przecież kontakt z naturą powinien cię wyciszyć, uspokoić. Natura śmierdzi. Ach, no dobrze, nie patrz już tak na mnie. Wiem. Chodzi o Ciri. Pytał o nią jakiś elf. I to nie byle zawszony brudas z komanda wiewiórek. Tylko elfi czarodziej. Co elfi czarodziej robił w Velen? Cóż, oczywiście próbowałam go wszystko wypytać. Oczywiście. Ale wiesz, jakie są elfy. O wiele częściej zadawał pytania, niż na nie odpowiadał.
Jak miał na imię? Nie przedstawił się. I nosił maskę. Był bardzo tajemniczy, ale spodobał mi się. Inteligentny i opanowany. Mówił, czego chciał od Ciri? Powiedział tylko, że mieli się spotkać w Velen. Chciał się dowiedzieć, czy nie przybyła tu przed nim. Jak miał na imię? Nie przedstawił się. I nosił maskę. Był bardzo tajemniczy, ale spodobał mi się. Inteligentny i opanowany. Mówił, czego chciał od Ciri? Powiedział tylko, że mieli się spotkać w Velen. Chciał się dowiedzieć, czy nie przybyła tu przed nim. Zostawił dla niej jakąś wiadomość? Nie, ale prosił, żebym przeprowadziła do niego dziewczynę, jeśli ją spotkam. Czyli wiesz, gdzie go szukać? Tak. Mówił, że znalazł sobie kryjówkę w elfich ruinach niedaleko wsi pod Gaję. Pójdę tam z tobą. Myślisz, że sam nie trafię? Mam z tym elfem niedokończone interesy. Coś mi obiecał, ale już się nie pokazał. Poza tym ja też chcę zobaczyć się z Ciri. Wiem, że pomyślałeś o tym samym. Ona może już tam być. Nie mogę ruszać od razu. W takim razie spotkajmy się na miejscu. Będę czekała na ciebie przy wejściu do jaskini na północ od wsi pod Gaję. No? Wykonujesz też broń na zamówienie? A czy politycy zabijają luksusowe prostytutki? Pewnie. Ech, jakie niunie tędy chodzą. Cyce jak melony, aż się chce ściskać. Ech, Fabian, to oglądanie się za dupami przywiedzie cię do skuby. Zawsze fascynowały mnie konie i zawsze pragnęłam opiewać piękno tych szlachetnych zwierząt. Widziałeś u Jaskra jakieś próbki? No to tylko wprawki, ale jestem ciekawa, co o nich sądzisz. Nie widziałem. Hajda! Bicz rozwinęła, centkowany kręty, wiśta z bicza trzasnęła i ściągnęła wodze. Ogier był tancerzem między jej udami. Stanął pod nią dęba, po czym zarżał srodze. Niestety nie znam się na poezji. Zajęty jestem. Jak żyć, Wiedźminie? Zostaw w spokoju biednych ludzi. Daleko się zapuściłaś od Nilfgaardu, słoneczko. I nie wiem, czy jeszcze tam wrócisz. To córka ambasadora Far-Atre. Obejmuje ją immunitet dyplomatyczny. Nie bardzo rozumiem, co ty tam pierdolisz, poza tym, że się skumałeś z czarnymi. Nie dziw się, Lukas. Wiesz, jak jest. Wiedźmina to zawsze ciągnie do potworów. Ale z tą bystyjką? No, to już my się rozprawimy. To teraz powiem tak, żebyś zrozumiał. Odpierdol się od niej. No proszę, teraz już nie tylko czarni chcą nam rozkazywać, ale i wiedźmini. Tyle, że ja ani jednych, ani drugich słuchać się nie będę. Na niego, Lukas! Ugh!
O, jesteście z powrotem. Od dawna miewasz wizję? Od dziecka. Raz matka wzięła mnie do wioskowej wiedźmy i wpadłem do kociołka z magicznym wywarem. A tak serio? A tak serio? To w młodości oberwałem kamieniem w potylicę. Wtedy zacząłem widzieć więcej niż inni. Bo w kopalni jak na wojnie. Tu coś jebnie, tam pierdolnie.